Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Dominik Rafikowa-Rodman. Jesteśmy na Medy Day Ultra Ligi, a teraz mam okazję porozmawiać z Adrianem Addisonem Gruszczenko. Witam serdecznie. I zacząłeś swoją przygodę w ostatnim splicie, w Gentlemanach. Obecnie również w nich jesteś. I jakie miałeś oczekiwania przed tamtym splitem, a jakie masz teraz? Jak rosną? Bo zgaduję, że jednak rosną. W poprzednim splicie co celowaliście wtedy? My celowaliśmy tak w play-offy minimum, ale ja szczerze celowałem tak w play-offy, ale w play-offach chcę się pokazać na piąte, czwarte miejsce, coś takiego, ale no. Okej. Okay. A aktualnie co się zmieniło, bo już miałem okazję z kilkoma twoimi kompanami rozmawiać i jednak już tam w przypadku Ariany słyszałem pewien statement. Dla ciebie jaka jest pozycja taka optymalna w tym splicie? W tym splicie? Minimum top 4, 5, coś takiego minimum. Okej. Okay. Nie, bo też akurat Ariana mówi o top 3 swego czasu, ale... A to też mogło się zmienić w tym akurat wypadku. Jak siebie postrzegasz obecnie jako strzelca? Czujesz, że bardzo się rozwinąłeś w ciągu tego jednego splicu, czy nie? Czy może... Jak siebie postrzegasz? Na tle innych ciężko powiedzieć. Na pewno się dowiemy tego po pierwszych oficjalach. Aczkolwiek mam nadzieję, że zrobiłem duży improw. No może będzie lepiej niż poprzednio. Ostatnio zacząłem, jednak na początek był taki sobie, tak dopiero miałem wrażenie, im dalej w las, im każda gra, z każdą grą byłeś coraz lepiejszy, coraz lepiej tobie szło na samą Rift, Fursia, Lidze. Myślisz, że teraz będzie podobnie? No mam taką nadzieję, no mam nadzieję, że w ogóle nie będzie problemów i że od razu wejdziemy z dobrego miejsca, aczkolwiek no na początku strasznie było ciężko, no na pierwszym meczu miałem takie dziwne uczucie, taki stres. No mam nadzieję, że teraz w ogóle tego nie będzie i wyeliminujemy ten. Obecnie doszło kilku nowych zawodników, szczególnie Lotan, tak, z którym co prawda grałeś naprzeciwko, on grał niegdyś w Lodis. Masz jakieś opinie o tych zawodnikach? Czy czujesz zagrożenie od nowej krwi? Czy na razie nie masz takiego podejścia, że o zagrożenie, tylko po prostu chcesz na nich zagrać i sprawdzić, jak oni grają? No na Lotena ciężko tak nie pamiętać tych meczy poprzednich, aczkolwiek no teraz mam nadzieję, że się poprawił. Na Domkeksa ani razu nie miałem przyjemności zagrać. No mam nadzieję, że sprawdzimy swoje umiejętności na Summoner Swiftie. A jeszcze jeden rookie, to nie wiem. Okej. Okay. Jeśli chodzi też o strzelców, którzy pozostali, tak, bo jednak mamy znowu wielu strzelców VZZ oraz oczywiście Rako. Czy czujesz, że są od siebie o wiele lepsi, czy może wiesz, że jesteś w stanie ich dogonić? Jakie ty masz podejście do tego? No z Lakerem na pewno będzie ciężko, aczkolwiek VZZ na pewno jest dobre, ale nie wydaje mi się, żeby był nie do prześcignięcia. Na jakim miejscu sobie się stawiasz jako ADK w Utilize aktualnie? Przed oficjalnie mi ciężko powiedzieć, ale... Tak mam nadzieję, to 4, 5, coś takiego. Z kim idą dobrze, czy tak przeciętnie? Jeśli mogę oczywiście spytać. I na jakie drużyny gracie, jeśli może zdradzić? Raz graliśmy na Maus, na jakieś Czechy, Greków gramy. Na te gorsze teamy nam idzie dobrze, takie 3-1. No na Maus było cienko, no ale tragedii nie ma. Ale wybitnie też nie jest. Okej, okay, to... Też daje jakieś ukazanie, tak, sytuacji aktualnej w Utilize też. Jak uważasz, poziom delikatnie wzrósł w tym splicie, czy niekoniecznie? Na pewno wzrósł, mi się wydaje. To Forsaken na pewno ma duży upgrade. Ironus chyba ma downgrade, ale przekonamy się tego na pewno na oficjalach. A co sądzisz o Ghostkilli? Nie znam praktycznie w ogóle zawodników, ciężko mi się na ich temat wypowiadać. Na Bybrora już grałem w tamtym sezonie, no i był taki przeciętny. Ani wspaniały, ani tragiczny.